Myślę, Marcinie, że znalazłbyś się bez problemów zatrudnienie w każdym przedszkolu, w każdej szkole. Setka dzieciaków dzisiaj przed tobą, zapatrzonych w ciebie jak w obrazek. Spokój, dyscyplina i bardzo sprawnie przeprowadzone zajęcia. Cieszę się przede wszystkim, że tak zostałem spostrzeżony i na co dzień jestem koszykarzem, który stara się troszkę wcielić w rolę trenera i wychowawcy. Myślę, że takie nauki i podejście takie psychologiczne mam po rodzicach, ale i tak oczywiście nie jestem jeszcze jakiś rewelacyjny, muszę dużo nad sobą popracować. Myślę, że wszystko było w miarę sprawne z tego względu, że dzieci słuchały, a druga sprawa, że mieliśmy naprawdę organizatorów fantastycznych, którzy wszystko kontrolowali i tak naprawdę jestem im bardzo to wdzięczny. Marcin Gortat, człowiek instytucja, uczy, bawi, wychowuje. Takie zamierzenia przyświecają tej serii kampów organizowanej po raz kolejny? Jak najbardziej, to jest nasz cel i przede wszystkim nie promujemy tylko koszykówki czy przygotowania fizycznego, promujemy zdrowy styl życia, po to powstała moja również fundacja i to staramy się teraz wdrążyć w życie. Chcemy jak gdyby zbudować pokolenie nowe, które będzie lepsze i które sprawi, że Polska będzie bardziej wysportowana i zdrowsza. Wrocław był kolejnym przystankiem na twojej intensywnej trasie. Czy coś szczególnego zapadnie ci w pamięci po spotkaniu z tutejszą młodzieżą, dziećmi? Trójka chłopaków, która jest niesamowita. Jeden z nich chyba zostanie koszykarzem. Jednym z europejskich klubów. 1,93 m wzrostu, 13 lat. Sprawny, rusza się dobrze. Silne ciało. Macie piękny talent. Macie piękny talent. Pytanie tylko, kto go pierwszy zepsuje. Tak naprawdę. Pesymistycznie, ponieważ wiem, jak wygląda mniej więcej szkolenie i oby trafił w dobre ręce tutaj trenerów, którzy mieli styczność z kadrą albo ze mną, ponieważ ci trenerzy tak naprawdę jeszcze trochę rozumieją i mam nadzieję, że chłopak się nie zmarnuje. Naprawdę niesamowity talent. Dwóch innych, jeden bardzo wysoki, ale musi jeszcze nabrać masę, a trzeci miał bardzo dobry, był bardzo dobra kontrola nad piłką. Dobry wzrost, dobra waga ciała, dobrze zbudowany również, 11 lat, dlatego ma dużą szansę. Stały punkt programu, młodzież pyta mistrza, czy któreś z pytań nie tylko tutaj we Wrocławiu wprawiło cię w jakieś szczególne zakłopotanie, bądź też rozbawiło? Mnóstwo pytań mnie rozbawia za każdym razem. Są pytania, które są miłe, są pytania, które są takie do zastanowienia, są pytania, które można powiedzieć wbijają gwoździa w plecy, ale ogółem jest miło. Nie ma takich pytań, na które nie znajdę odpowiedzi albo nie znajdę wyjścia z pytania. Marcinie, kilka dni temu kadra Polski do lat 17 wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Świata. To duży sukces. No i teraz pytanie właśnie, jak nie zepsuć tego sukcesu, jak go przekuć w dobre osiągnięcia kadry seniorskiej i czy twoim zdaniem jest szansa, by już niebawem ktoś z tych utalentowanych 17-latków poszedł w twoje ślady, szturmował bramy ligi NBA? Przede wszystkim nie tylko oni mogą szturmować bramy NBA. Jest mnóstwo koszykarzy, którzy mogą to zrobić, ale co ja bym polecał tym chłopakom, to tak naprawdę zejść na ziemię. Przez chwilę byli na samej górze, wiedzą jak to jest. Teraz bym się tak naprawdę zamknął w domu, odczepiłbym się od tego. Ja wiem, że w wieku 17 lat kusi, żeby dać wywiad, kusi, żeby zobaczyć siebie w telewizji i zobaczyć siebie odpowiadającego na pytania, ale polecam im, żeby zamknęli się w swoich domach najlepiej albo na sali, niech trenują. Jedyną rzecz, jaką muszą tylko teraz zrobić, to się skoncentrować na trenowaniu. Będzie dużo agentów, będzie dużo zawodników, którzy zrobią wszystko, żeby zamotać im w głowach i obiecać im złote góry, ale gwarantuję wam, że nie ma drużyny w Europie, na pewno najpotężniejsze drużyny w Europie nigdy nie zagwarantują wyszkolenia odpowiedniego. Przede wszystkim, znaczy może wyszkolenie zagwarantują, ale nie zagwarantują gry 30 minut w meczu, dlatego jest to bardzo ważne dla nich teraz. Pracowicie spędzasz wakacje, a w sierpniu kadra narodowa seniorów rozpoczyna eliminację do Mistrzostw Europy. Dasz radę to wszystko pogodzić? Będziesz odpowiednio przygotowany? Miejmy nadzieję, że tak. Na to pytanie mogę odpowiedzieć za miesiąc. Miejmy nadzieję, że tak. Na razie czuję się jeszcze dobrze, ale powoli można powiedzieć, że tracę siły na tych wszystkich kampach, ponieważ no, jakby nie patrzeć, jest to duży wysiłek i fizyczny, i mentalny również, żeby uczyć, pokazywać. A na razie jestem pewien, że będę grał z kadrą i będę przygotowany na to, żeby pomóc.
Trzy ostatnie pytania. Rok temu we Wrocławiu deklarowałeś swoją pomoc w reaktywowaniu koszykówki na poziomie ekstraklasy. Minęło 12 miesięcy, niestety nic nie drgnęło, jeżeli chodzi o tę kwestię, ale rozumiem, że twoja deklaracja jest wciąż aktualna. Jak najbardziej. Promowałem Śląsk od dłuższego czasu. Staram się rozmawiać z ludźmi, którzy mogą mieć wpływ na to, żeby zbudować Śląsk. Ale myślę, że sprawa jest tutaj troszkę bardziej poważniejsza. Są ludzie inni, którzy są odpowiedzialni za to, że dzisiaj nie ma koszykówki i te osoby są bardzo wysoko usytuowane w tym momencie. W wielu wywiadach podkreślałeś, że chciałbyś pozostać w Orlando, ale grać dłużej. Czy teraz podtrzymujesz to zdanie, szczególnie po tym, jak pojawiły się te informacje o rzekomym zainteresowaniu Minnesota Timberwolves? Podtrzymuję dalej, że zostaję w Orlando na 100%, będę grał i mam grać więcej, tego nie wiem, czy będę grał więcej, ale mam grać podobno więcej. Liczę na to oczywiście, że moja średnia punktów i zbiórek będzie wyższa w tym roku, będę na pewno agresywniejszy. Liczę po cichu na to, że zostanę wymieniony gdzieś. Czyli możemy napisać, że zostajesz w Orlando na 100%, tak? Na 100% zostaję w Orlando, nie mam mowy, gdzieś się przenoszę. A czy rozmawiałeś z Otisem Smithem na temat kadry? Jeśli tak, to jakie jest jego zdanie na temat twojej gry w sierpniowych mistrzostwach? Nie był zachwycony tym, że będę grał dla kadry. Chciał, żebym odpoczął, ponieważ po pierwsze dwa moje miesiące w Orlando na pewno nie były miłe i łatwe na 100%. Nie byłem takim zawodnikiem w 100%, jakim byłem na początku sezonu dwa lata temu i powiedział krótko, że woli, żebym odpoczął. Przygotował się do sezonu, poprawił swoją grę i od pierwszego meczu pokazał, że jestem zawodnikiem, którego oczekują i którego potrzebują. To nie mówi stanowczo nie do kadry? A powiedział, że nie chce, żebym pojechał. No to nie, sami sobie zdecydujcie, czy jest to stanowcze, czy nie. Dziękuję wam bardzo.